Zastosowane przez władze niemieckie środki sprawiły, że już po miesiącu kontaktów z Niemcami Polacy życzą sobie bardziej żyć pod rosyjskim batem niż w niemieckim barbarzyństwie. Takie stwierdzenie można przeczytać w raporcie Sturmbannführera Rudolfa Rüdera, dowódcy oddziału grupy operacyjnej SDEK-16 z 30 września 1939 roku. To stwierdzenie mówi wiele o polityce niemieckiego najeźdźcy wobec polskiej ludności cywilnej we wrześniu 1939 roku.